Witam Państwa serdecznie, a naszym gościem jest dzisiaj pan Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, kłaniam się. Teraz troszkę wyjaśnienia dla państwa. Urząd Marszałkowski, czyli samorząd województwa wielkopolskiego, odpowiedzialny jest za mnóstwo spraw, oczywiście dotyczących Wielkopolski, ale jedną z najważniejszych jest... Albo są unijne pieniądze dla Wielkopolski, czyli różnego rodzaju programy. Najbardziej znany jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, ale także jest kilka innych funduszy, między innymi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pan marszałek, właśnie to jest ta pańska specjalizacja. Moja specjalizacja, bo akurat w Zarządzie Województwa Wielkopolskiego odpowiadam za rozwój obszarów wiejskich i te środki unijne, które właśnie w ramach tego programu trafiają na obszary wiejskie, a więc do miejscowości do 5000 mieszkańców. One są mniejsze może niż w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, ale niezwykle ważne i pomocne dla wielu mieszkańców tych obszarów, dla poprawy warunków życia. To jest bardzo ważne i przez te lata, kiedy wdrażaliśmy ten program, udało się wybudować wiele kilometrów dróg lokalnych, wiele odcinków wodociągów czy kanalizacji sanitarnej, powstały nowe targowiska, szereg innych działań, ale to również środki unijne, które są wdrażane za pośrednictwem lokalnych grup działania. Takich lokalnych grup działania w Wielkopolsce mamy 28 i dzięki temu, że ich tyle mamy, to możemy też mówić o tym równomiernym podziale środków w całej Wielkopolsce, bo jak jest lokalna grupa działania leszczyńska, to te środki, które ona ma do dyspozycji, są wdrażane tylko i wyłącznie na tym obszarze. Jak jest jakaś inna lokalna grupa działania, na przykład na terenie Gostynia, to trafiają tam środki. I to jest chyba bardzo ważne, bo dzięki temu udaje się zaspokajać potrzeby mieszkańcom całego regionu. Mówimy o niewielkich miejscowościach, ale mówimy o całkiem dużych pieniądzach w tej naszej leszczyńskiej, czyli Wielkopolskiej Lokalnej Grupie Działania, która nazywa się Kraina Lasów i Jezior. Tak jest. Tych milionów euro było kilka. Kilka w sumie, ponieważ na początku lokalna grupa otrzymała 3 miliony 750 tysięcy euro, ale później ten budżet był zwiększany. To były dodatkowe tak zwane bonusy albo za dobre wdrażanie środków, co jest ważne i tutaj ta grupa też się znalazła wśród tych grup, które otrzymały te pieniądze. W sumie w związku z tym, jeśli chodzi o lokalną grupę działania Kraina Lasów i Jezior, to ten budżet wynosi blisko 5 700 000 euro przez ten cały okres programowania. Został ostatnio właśnie zwiększony, nie tak dawno podpisywaliśmy umowę na te kolejne środki. Dzięki temu... Czy 5 700 wydano już? Nie, 5 700 to jest cały budżet, który jeszcze będzie do dyspozycji lokalnej grupy działania, bo są właśnie ogłaszane nowe nabory wniosków, więc to z tych pieniędzy, plus na utrzymanie biura lokalnej grupy działania, bo ktoś to musi wszystko rozliczyć, a ten okres programowania stary jest wydłużony do czerwca 2024 roku, w związku z tym i na funkcjonowanie, i na nowe konkursy te pieniądze zostaną przeznaczone. Troszkę może o przeszłości, czyli o tym, co już udało się wykonać, bo jak rozumiem, są to zadania, projekty potrzebne lokalnej społeczności, zgłaszane przez tę lokalną społeczność za pomocą właśnie tej grupy. Tak, i to są działania zarówno te, które wdrażają samorządy lokalne, samorządy gmin czy powiat, ale również, co bardzo ważne, są to środki kierowane dla osób indywidualnych, na przykład na otwarcie, na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej. To jest takie dofinansowanie. I na przestrzeni tych lat, to znaczy mówimy o latach 2014-2020, no 21, program jest do roku 20, w sumie udało się zrealizować wiele projektów, bo tych podpisanych umów, jeśli chodzi o lokalną grupę działania Kraina Lasów i Jezior, było
ponad 120. Przedsiębiorcy otrzymali ponad 90 przedsiębiorców otrzymało wsparcie. Jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, to blisko 30 takich umów zostało podpisanych, więc na tym obszarze widzimy, że te środki również w dobry sposób przyczyniły się do rozwoju lokalnego, ale również właśnie do rozwoju małych, mikro przedsiębiorstw. No, marszałek odpowiada za całą Wielkopolskę, ale ja tu mam takie wyszczególnienie, które dostałem od pana Krzysztofa Piwońskiego, prezesa tej grupy. 37 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 16 obiektów pełniących funkcje kulturalne. To jest to, co już zrealizowano. Tak. 7 kilometrów ścieżek rowerowych. I z ciekawszych projektów, proszę państwa, parowozownia Wolsztyn na przykład tutaj skorzystała. Środki na odrestaurowanie 4 parowozów na przykład. To są takie ciekawe projekty, które zostały zrealizowane. Tak jak pan redaktor wspomniał o parowozowni Wolsztyn, ale to szereg jeszcze innych działań, bo mogę też oczywiście wymienić, może nie tak spektakularne, bo to bardzo ładnie wygląda, zresztą bardzo ważne, że udaje się ratować takie obiekty, bo to jest nasze dziedzictwo kulturowe, ale to jest również wsparcie chociażby na budowę świetlicy wiejskiej w Słowie Małym w gminie Bojanowo. Bardzo ważne, myślę, z punktu widzenia tamtejszych mieszkańców przedsięwzięcie, które pewnie nie udałoby się, gdyby nie to wsparcie zewnętrzne. Czy powiat leszczyński, starostwo wybudowało ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej w miejscowości Górzno, czy na przykład kompleksowe wyposażenie budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej, budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu Jeziora Wieleńskiego, to gmina Przemęt, bo też warto zaznaczyć, że ta grupa, lokalna grupa działania Kraina Lesów i Jezior nie tylko funkcjonuje na terenie powiatu leszczyńskiego, nie ma takich obowiązków, żeby to było tylko w ramach granicy powiatu, ale to również właśnie część powiatu wolsztyńskiego, gmina Poniec z powiatu gostyńskiego, gmina również z powiatu kościańskiego, gmina Śmigiel, więc te środki również tam trafiają i takich przykładów można by było podawać znacznie więcej. Wiatrak w Bukowcu Górnym na przykład. Wiatrak w Bukowcu Górnym. Izba Kultury i Tradycji w Wilkowicach. Jeśli chodzi o wiatrak w Bukowcu Górnym, to jesteśmy na etapie, wkrótce będziemy podpisywali umowę, bo ta procedura cała została przeprowadzona przez lokalną grupę działania, została sprawdzona przez Urząd Marszałkowski, bo tak to się odbywa, że tu jest rozstrzyganie konkursów, ale my później to weryfikujemy i tą umowę też będziemy podpisywać. Myślę, że też będziemy państwa o tym informować. No właśnie, i teraz tak, budżet Unii, ta perspektywa finansowa, to się nazywa w tych dokumentach unijnych 2014-2020, już niby się skończyło, a pieniądze ciągle jeszcze są. Pieniądze są, właśnie. Bo i rozdajecie, czy rozdzielacie. Rozdzielamy, my nie rozdajemy. U nas się rozdziela, dlatego że są kryteria i ściśle według tych kryteriów te punkty są przyznawane i beneficjenci wiedzą, na jakiej podstawie to dofinansowanie otrzymują. U nas jest pełna transparentność, z czego się bardzo cieszę. No i jeśli chodzi o te środki, to one nadal są, mimo że ta perspektywa się zakończyła, dlatego że jest tak zwany okres przejściowy. Otrzymujemy dodatkowe środki z innych działań, które nie zostały wdrożone przez instytucje rządowe, natomiast samorząd województwa jest do tego przygotowany, w związku z tym takie konkursy będziemy ogłaszali. Poza tymi dwoma, o których już mówiliśmy, czyli na wsparcie, na otwarcie działalności ponad 500 000 euro i na tą infrastrukturę, zachowanie dziedzictwa lokalnego, infrastrukturę turystyczną, przebudowę dróg lokalnych, gdzie będzie ponad 700 000 euro, i tu mówię o lokalnej grupie Kraina Lasów i Jezior, to będziemy mieli również środki i konkursy, które będą wdrażane w całej Wielkopolsce. Ponad 19 000 000 euro to pieniądze dodatkowe na nabór wniosków na budowę lub modernizację dróg lokalnych, skierowane zarówno do gmin, jak i powiatów, oraz 31 000 000 euro dodatkowych środków na gospodarkę wodno-ściekową. To też są bardzo ważne
zadania i mimo, że słyszymy, że udało się już w tym zakresie dużo zrealizować, to cały czas mamy jeszcze wiele miejsc, gdzie takie przedsięwzięcia są niezwykle potrzebne. No i dodatkowo będziemy ogłaszali nabór, na to też dostaliśmy dodatkowe pieniądze na operacje. To takie pod hasłem zarządzanie zasobami wodnymi. Mówimy tutaj o modernizacji cieków wodnych rzek czy zbiorników wodnych tutaj we współpracy z Wodami Polskimi, bo tylko oni mogą być beneficjentami, ale też wiemy, że takie potrzeby są dosyć duże, chociażby zbiornik wodny w Miejskiej Górce, który czeka na budowę już od dawien dawna. Zobaczymy, czy uda się to zrealizować. Czyli możemy spodziewać się naborów w najbliższym czasie? Będą w najbliższym czasie nabory, jeżeli tylko otrzymamy rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w tym zakresie, to będziemy takie nabory ogłaszać. I już zupełnie na koniec, jednym zdaniem, panie marszałku, co z nową perspektywą, czy jesteście przygotowani, bo na razie niczym kania dżdżu czekamy na ten nowy budżet unijny, ale jeszcze ciągle go nie ma. No, z niepokojem to obserwujemy, no bo też chcielibyśmy wiedzieć, jak to wszystko się zakończy. Widzimy, że są z tym kłopoty związane z, no, z zatwierdzeniem właściwie przez Komisję Europejską tych planów strategicznych i trochę jesteśmy tym zaniepokojeni. Natomiast mogę powiedzieć też z perspektywy lokalnej grup działania, bo to jest bardzo ważna informacja, że jako województwo wielkopolskie wchodzimy w tak zwaną wielofunduszowość, a więc te środki na działanie lokalnych grup działania będą pochodziły nie tylko z funduszu rolnego, ale również z funduszu społecznego, więc będzie znacznie wyższa kwota, która pozwoli na to, żeby te lokalne grupy działania funkcjonowały, żeby realizowały kolejne zadania w ramach również tych działań, które do tej pory nie były w zakresie ich zainteresowania. No, ale tu trzeba trzymać kciuki nie za Poznań, tylko za Warszawę pewnie. Trzymamy kciuki za Warszawę i oby ta mądrość gdzieś tam zwyciężyła w tych wszystkich różnych sytuacjach. Ja nie chcę tu się odnosić stricte do działań politycznych, bo wolę mówić o sprawach samorządowych, ale jednak to się z tym wiąże. Bruksela niestety nam tych środków na razie nie zatwierdza, a poza tym jeszcze są nakładane wysokie kary na nas z różnych powodów, więc obawy są uzasadnione. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.